Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś przygotujemy zupę jarzynową ścieraną. Tymczasem zapraszam Cię na mój blog, gdzie znajdziesz dużo przepisów. Do przygotowania tej zupy wykorzystam kość wieprzową oraz skrzydełka drobiowe, ziemniaki, marchew, pietruszkę, seler i por, śmietanę 16% oraz fasolę szparagową. Mięso oraz jarzyny gotuję do miękkości w osolonej wodzie około 45 minut. Gotowane w ten sposób jarzyny wyciągam na talerz wraz ze skrzydełkami. Kroję w drobną kostkę i rzucam do miksera. Do zmiksowanych jarzyn dodaję śmietanę, którą wcześniej solę i łączę z gorącym wywarem. Podstawę w ten sposób przecier miksuję, dodaję do zupy, dokładnie wszystko mieszam. Zupę zaprawiam jeszcze mąką, kliknij, żeby zobaczyć, jak to zrobić. Dokładnie wszystko mieszam. Serwuję na talerzu, Życzę smacznego i do następnego gotowania. Oczywiście zapraszam Cię na mój blog, gdzie znajdziesz wiele przepisów ze zdjęciami.